wstanie świt, rozwieje ranne mgły. Komary na ich drzew. A nie ciekawi wać pannę? Jaką to jej brat ma sprawę kryminalną? Powietrze świst i nagle ostry chłód. Wyrwały mnie ze snu. Usuń szablę, usuń ją! Odejdź, baćpanna. Nie, nie dam ci go, chyba że ze mną. A z dziećmi co będzie? Wszystko jedno, lepiej niech zginą. Po co im żyć na tym podłym świecie? Radochańce zagarnę, a z górskich dam do gnoju. Z górscy mieszkają między nami od wieków. I zawsze za szlachtę byli uważani. Najechał, wypędził! O, co? Mówże! Pan Domski z hurmem ludzi! Gdzie ta stacja? U niego, w Walentynówce! Nie dała mi spokoju obraz jej. Kolory, kolor czer. Splątane się ciąg gwiazd. Upokorzyłeś szlacheckie dziecko. Daj pokój jej szlachectwu. Wszystko, co ona ma, moje jest. Miłuję cię. Śnię o tobie. Ale nigdy siłą się na ciebie nie powiem. A nie wierzysz. Masz. Właśnie oświadczyłem się pannie Konstancji i zostałem przyjęty. Panie Piotrze, ty się z nią nie ożenisz. Ożenionemu z chłopką ani jedna szabla w Sukurs nie przyjdzie. Konstancja Zgórska jest szlachcianką. Albo panna Zgórska, albo urząd. Na rozprawie wystąpię jako starosta jurydyczny. Po raz ostatni. Czy nie jest prawdą, że masz zamiar oną rzekomą szlachciankę poślubić? Nie zamierzam. Wiem, że panna Konstancja zamierza poślubić pana Aleksandra Dydyńskiego.